Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do objawów rujowych zalicza się zmiany fizjologiczne zachodzące w obrębie narządów płciowych oraz w zachowaniu samicy. W cyklu rozrodczym wyróżniamy fazę przedrujową, proestrus i ruję właściwą, estrus. W przypadku bydła ruja trwa od 6 do 36 godzin, jednak sama owulacja może przebiegać w okresie 30 godzin od początkowych objawów estrus. Ze względu na małą precyzyjność w określaniu czasu uwolnienia komórki jajowej, przyjmuje się, że unasiennianie lub krycie powinno się przeprowadzić w ciągu 15-18 godzin od pierwszych objawów rui. Ruja klaczy może trwać od 3 do 12 dni, a owulacja może mieć miejsce od 24 do 48 godzin przed zakończeniem. Najbardziej wiarygodną metodą jest badanie ultrasonograficzne i ocena wielkości pęcherzyka jajnikowego. Jeśli jego średnica wynosi 4 cm, można przystąpić do krycia bądź unasienniania. Innym sposobem badania klinicznego jest sprawdzenie wielkości i ścian pęcherzyka jajnikowego przez prostnicę. U trzody chlewnej konieczna jest obserwacja lochy w obecności knura lub wykorzystanie nagranych odgłosów samca. Można też przeprowadzić próbę dosiadania z obserwacją sromu. Przy takiej próbie locha w rui pozostaje w bezruchu, a zewnętrzne narządy płciowe są obrzmiałe i zaczerwienione. Innym możliwym sposobem jest pomiar oporności śluzu pochwowego. Ruja świń trwa od 48 do 72 godzin, a owulacja zachodzi pomiędzy 36 a 55 godziną od pierwszych objawów. U loch powstaje i pęka wiele pęcherzyków, przez co proces ten trwa około 18 godzin od momentu uwolnienia pierwszej komórki jajowej i nie zależy od ilości pęcherzyków. W przypadku suk objawem rui mogą być zmiany zewnętrznych narządów płciowych albo zwiększone zainteresowanie samców. W badaniu klinicznym można zaobserwować u suki jasno-czerwony wypływ z pochwy i zmniejszający się obrzęk zewnętrznych narządów płciowych w porównaniu do początkowego etapu cieczki przy wciąż wyraźnej prezentacji sromu. Ruje kotek są bardzo dobrze widoczne w zachowaniu. Nasilona wokalizacja, wypinanie grzbietu, dreptanie na tylnych łapach i odstawianie ogona pojawiają się już w pierwszym dniu rui. U kotek występuje owulacja prowokowana. Oznacza to, że kotka wykazuje objawy rujowe, ale dopiero po kilkukrotnej kopulacji z samcem jej poziom hormonów wzrasta na tyle, żeby zainicjować uwolnienie komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.